Ale kiełbaskę, słuchajcie, no nie, naprawdę spróbujcie, bo naprawdę jest dobra kiełbaska. Naprawdę jest dobra. Naprawdę mam słodniczkę. Maróweczki? Tak, ale naprawdę, słuchajcie. Proszę wziąć. Proszę wziąć kosztować, naprawdę dobrze. No jak to, parówek nie jecie? To jest to zamiatany warsztat. Nie, ja też nie. A naprawdę promocje się rzutkie. Bo niech pani powoła, jak jest smaczne. Nawet pies tego nie chce. Ale pies tego nie chce. Koniec tego też to nie powali się u mnie. Dzień dobry raz jeszcze, witajcie. Tutaj rzeczywiście dzisiaj, zanim rozpoczęły zajęcia dzisiejsze, panie mówiły, no ta chłopska to chyba najlepsza. Bo najdroższe, tak? Aha. Aromat, tak. Aromat ma jeszcze, tak? Słuchajcie, co was tak naprawdę zwabiło tutaj? Nazwa, nie? Chłopska. Odwołująca się do tradycji jakiejś naszej też polskiej. Prawda? A cena swoją drogą już też wiecie, że ta cena ma też wpływ na jakość produktu. Że coś, co kosztuje 17-18 złotych, to niekoniecznie jest dobre. Ale my sobie dzisiaj to wszystko o tym, z kim dzisiaj pogadamy. Bo pogadamy sobie dzisiaj o rybach, pogadamy sobie dzisiaj o świnkach, krówkach i o kurczakach. Wszystko dzisiaj obgadamy, będziemy dzisiaj obgadywać na maksa. Potem idziemy do sklepu. A potem idziemy na... Potem idziemy na parę łeczki. No dobrze, zacznijmy, bo zdecydowałam to nie jest tego. I się tutaj pilnie słuchają. Nikt nie tknął paróweczki, mimo że świeżo. Słuchajcie, od rybek zaczniemy. Wszyscy wiedzą, że ryby są zdrowe. Powtarzają nam to jak mantra lekarze, dietetycy, w kolorowych pisemkach czytacie, prawda? Ja dzisiaj byłem, o, Biedronce, reklama, pozdrawiamy. Byłem dzisiaj w markecie, wiesz co jesz? Na pierwsze jest to nie rybki. Słuchajcie, no i tutaj zachwalają, że ryby mają wiele cennych rzeczy. Świeżutkie, słuchajcie. Tutaj mamy z wody, nagrody. Wspaniałe rzeczy, słuchajcie. Kolorowe, piękne. O, ryby są omega. Słuchajcie. Tylko ja mam takie pytanie, czy my tak naprawdę wiemy, co jemy? Co tam jest? Wydaje mi się, że możemy. Będziemy. No, ale ja bym się przybliżał ten temat. Słuchajcie, Norwegia, bo to jest taka ładna pocztóweczka z Norwegii. Prawda, że śliczny obrazek? Czerwony domek, porośnięty dach, piękny pejzaż. I nam się to kojarzy rzeczywiście, ta kraina, z rybami na pewno. I to z dobrymi rybami, bo z łososiem. A łosoś to ryba szlachetna. I teraz zobaczcie, taka akcja, jedna z wielu akcji, nie? Ryba wpływa na wszystko. Dzisiaj sobie na koniec zajęć ten cytat, to hasło zrozumiemy zupełnie inaczej. Bo to jest z kampanii na rzecz, żeby jeść te ryby. Żeby zachęcać młodych, starszych i najstarszych do tego, żeby te ryby jedli. Przy czym w naszej Norwegii tak naprawdę ryby głównie są hodowane. Hodowane w stawach. Na takich małych obszarach wodnych, na małych jezioreczkach, jest bardzo dużo skomasowanych ryb. Co powoduje, że te ryby chorują. Akurat w Norwegii było bardzo wiele już epidemii tych właśnie ryb. No i to trzeba zrobić. Jak ryba jest chora, to trzeba ją sprzedać na granicę. Ale co jak jest to, co robimy? Leczymy, tak? Wyleczyć. Antybiotyki. Płynne pestycydy. Jasiu dzisiaj zgodnie się tym procederem. Dorabia sobie, słuchajcie, na wakacje. Pojadę do Norwegii i wlewa ten płynny pestycyd do wody. On jest od stóp do głów ubrany. W skafander, w gumowe, grube rękawice, nakrycie głowy, w maskę. No bo to jest szkodliwe. No a ryby? Ryby to komasują. Ryby to gromadzą, a my potem mamy to na talerzu. Ale sobie dzisiaj dokładnie o tym powiemy. Bo tam możemy naprawdę wiele rzeczy znaleźć w tych rybach. Na przykład taki związek, ciekawe czy wam coś to powie, difluorobenzuron. Coś wam jak mówi? Już jest benzo, to już jest. Dobre? Brzmi dobrze? Nie, nie. Nie brzmi dobrze, słuchajcie. I też wspaniale. I też nie jest wcale dla naszego organizmu dobre. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, co to za związek nawet. Jeden, który wybrałem. Ale sami czujecie, że to nie jest dobre. Sami czujecie, że tak naprawdę... Proszę bardzo.
Zapraszamy. Pan na wykłady o zdrowiu? Tak. O, śmiało. Nie bać się. O, popy są. Siadajcie. Śmiało, śmiało, nie przeradzać się. Użyjęty tutaj byli tacy, którzy mnie zwalczyli i uciekali. Nie ma co się bać. Zapraszam. Taki groźny. No. Poporek ma. Groźny. Prawie jak na Rosji. Słuchajcie, fajnie, że... A mu, co pytałem na początku? Kaj są hopy, nie? Patrzcie, rozmnożyli się dzisiaj. Wspaniale, słuchajcie, wspaniale. Witam, usiądźcie sobie wygodnie. Także tym właśnie i antybiotykami, i pestycydami te rybki nasze są faszerowane. I tak naprawdę, słuchajcie, rzeczywiście te akcje wszystkie, które mamy pro, żeby jeść coraz więcej tych ryb, one przynoszą skutek, bo jemy ich coraz więcej. I to w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Mniej więcej o 50% w ostatnich latach się zwiększyła podaż tych rybek, czyli kupujemy ich więcej, więcej jemy. One też są tańsze niż zwykle. Pytanie dlaczego? Nie są takie tanie. Nie są takie tanie. To zależy też gdzie i zależy... No, drożej zawsze mówić, prawda? Wiemy, że są te różnice. O, dlaczego tak to jest, to też się o tym powiemy. Ale generalnie jemy ich więcej. O 50% to dużo. Tylko teraz słuchajcie, prawda jest taka, że na rynku mamy 50% ryb tych z połowu i 50% ryb z hodowli. Pytanie jest, czy my wiemy, którą rybę mamy na talerzu? Nie, nie. Czy my, w ogóle, czy my, jako ja, jako tu pan, pani, zainteresowali się na etykietę, spojrzeli, skąd ta ryba jest? Niektórzy tak, ale nie mam tutaj, słuchajcie, nie ma guru, tak, prawda? Nie ma jednego głosu. Czy ten, który sprowadza te rybki, który kupuje je w hurtowni, do sklepu, czy to do sieciówki, marketu dużego, czy do małego sklepu, czy on wybiera raczej, jak wam się wydaje, te ryby poławiane, czy te ryby hodowlane? Hodowlane. Bardziej hodowlane, prawda? Bo tutaj wygrywa ten czynnik finansowy. Kobieta, pan, dziecko, ktokolwiek pójdzie na te zakupy, to wybierze ten tańszy produkt. My jako Polacy mamy szczególnie do tego te dyspozycje. I wybieramy ten tańszy, niekoniecznie lepszy. Nie wszyscy oczywiście. I jeżeli tak nie jest, to też jest dobrze. Ale musimy mieć to świadomość, że jest 50% tak i 50% tak. Tylko najgorsze to jest to, że dają tak samo różne środki do mięsa. A pogadamy sobie o mięsie. No, nie trzymajmy się rybek. Posłuchajcie. Proszę, proszę. Ale jeśli chodzi o ryby, to po prostu nie ma żadnych norm. I oni sypią te środki łopatą po prostu. No pogadamy. Dzisiaj łopaty nie wziąłem. Ostatnio było. Słuchajcie, a rybki rzeczywiście... Tak jak tak. Wyglądają. Słuchajcie, co to za ryba? Najbardziej popularna ryba. Quiz dla was. Panga. Panga? Kto jest za to, jest panga rybka do góry? Okej. Okay. Słuchajcie, najbardziej popularną rybą w Polsce jest panga. Głos ludu ma rację. Tak, słuchajcie, w ostatnim czasie szczególnie my ją chętniej kupujemy, bo jest tania. Relatywnie tania. Bez ości. Bez czego jeszcze? Smaczna jest. Bez zapachu specjalnego. No bo nie ma zapachu tak naprawdę, ani smaku, nie? Jest taka, no jest smaczna, ale nie wiadomo co to jest. Jak sypniemy majeranki, to będzie smaku majeranki, nie? Z Chin to jest. Z Chin? No słuchajcie, właśnie. Bo to jest sekret. Gdzie te ryby są, słuchajcie, hodowane? No! To już są już na tam historie. Ja wam chcę powiedzieć, ale gdzie? W jakim państwie? Słuchajcie, Wietnam! Wietnam! 95% hodowli i eksportu na 30 krajów. Tych większych, Francja, Niemcy, Polska, Ukraina, wszystkie. Idzie z Wietnamu. Ta rybka sobie tam żyje w takiej fajnej wodzie, która nazywa się w takiej fajnej rzece Mekong. Mekong. Kto tam geografem się interesuje, może panowie, to pewnie kojarzą. Jak to wygląda? Zobaczcie. To wygląda tak. Ci najbogatsi hodowcy, a są tacy w Wietnamie, bo tam też jest teraz warstwienie społeczne bardzo duże. I rzeczywiście w pierwszej piątce najbogatszych ludzi z Wietnamu są hodowcy ryb. Tak. I jeden taki hodowca ma na przykład, zobaczcie, 300 albo 350 stawów.
Ja wam chcę pokazać skalę tego. Na jaką to jest skalę produkcja. To nie jest hodowla. To jest linia produkcyjna. W jednym stawie jest 300 tysięcy ryb. Kto tam hopy, ryby łowili? Łowili. 300 tysięcy ryb? To by się dobrze łowiło, nie? To by za każdym od razu rybka łapała. Bo zobaczcie, tutaj one są karmione dwa razy dziennie. On tu rzucił karmę. Słuchajcie, jak reakcja chemiczna. Tam jest tyle tych ryb. Rzeczywiście one żyją w masakrycznym ścisku na kupie. Dzięki tej karmie, którą jest im podawana, my sobie o tej karmie dzisiaj powiemy, one w pół roku są już na tyle duże, na tyle okazałe, że można je już do przetwórstwa wyławiać. Czyli o połowę krócej to trwa. Zobaczcie, to 25 ton. 100 milionów ryb. Matko Boska. Zechcesz sobie wyobrazić 100 milionów ryb? To jest aż nie do wyobrażenia, prawda? I to jest eksportowane na 30 krajów właśnie Europy. No i teraz słuchajcie, ta rybka choruje. Ta ryba choruje, bo w takich skupiskach są pasożyty, są bakterie. Ta ryba naprawdę ma nieciekawy żywot. No to trzeba ją właśnie antybiotykami. To trzeba ją właśnie wszelkimi pestycydami. Oczywiście można by było dla środowiska te takie lżejsze stosować, ale one są droższe, więc wybieramy te tańsze, a gorsze. O wiele gorsze, słuchajcie. I musimy to pamiętać, że te antybiotyki chociażby, część tego ryba wydali. Bakterie się na to odparniają, stają się silniejszymi szczepami i trzeba kolejne silniejsze i mocniejsze i więcej. I ta rybka, słuchajcie, jak ona zanim trafi do nas, to ona trafia do... Proszę? Do zamrażarki. No, najpierw do takiej fabryki, nie? Tam, gdzie ją przetworzą jeszcze do nas, zanim do nas przyjdzie, bo mamy być już filety, ktoś te filety musi zrobić. No i słuchajcie, przeciętna fabryka, 1000 wietnamskich kobiet, 10 sekund na filetowanie, bo to jest praca na akord. Im więcej zrobią, tym więcej zarabiają po prostu. I ta rybka kąpie się, słuchajcie, w polifosfatach. To jest taki konserwant, który pozwala tej rybce złapać więcej wody. I lepiej się zamrozić. Czyli mamy kolejną chemię, która nam dołożyli do tego, nie? Nieraz, że ta rybka wzrosła w takim szambie, bo to jest takie trochę szambo. Ta woda jest z tego Mekongu, później jest odprowadzana znowu do tego Mekongu, tam wszystkie te szamba okoliczne, po prostu domy, wszystko pompują do tej jednej rzeki. I wszystko w tym żyje. WWF, taka organizacja, która zajmuje się generalnie ochroną zwierząt, międzynarodowa, ona wpisała pangę na listę ryb, które są zagrażające człowiekowi. Nie dlatego, że to jest żarłoczna ryba, tylko przez akumulację właśnie tego, tych wszystkich chemicznych substancji. No, to jest świetne, świetne pytanie, słuchajcie. To jest świetne pytanie. Ja wam powiem, dlaczego produkują. Bo dlatego, że kupujemy. Że kupujemy. Gdybyśmy nie kupowali, słuchajcie, gdyby nie było popytu, to nikt by nie produkował. A ta ryba, przez to, że to powiedzieliście, że ryba jest bezwonna, trochę bez smaku, prawda? To ona pasuje do każdej kuchni świata. Wszyscy ją chętnie biorą. Do dań gotowych. Wszędzie pasuje. Jeszcze była taka ryba maślana. No, bo, tak, maślane, to ja wam powiem też o maślanych za chwilę. Słuchajcie, to co jest najgorsze tym wszystkim, że ta panga, to co wy sobie kupicie na talerzu, położycie tą rybkę, czy też nie, to zależy od was. Ale w stołówkach, słuchajcie, przedszkolnych, szkolnych, w szpitalach, w ośrodkach specjalnych, gdziekolwiek, tam są cateringi, tam idzie rybka panga. Ona jest tania przede wszystkim. No to każdy się cieszy. A, dzisiaj rybka. Bielusia. Duży kawałek. I a, tutaj żywią w tym szpitalu, nie? Pytanie, czy do końca to jest dobre. Do zastanowienia się. My się cieszymy, bo tak reaguje człowiek, nie? Ale mi się udało, nie? Kurde, taki kawał ryby. Słuchajcie, ja sam kiedyś tak myślałem, że panga jest świetną rybą. W galeriach handlowych są takie punkty, gdzie mamy gastronomię.
I tam z reguły są fast foody. Od McDonalda przez kebaby, hamburgery wszelakie. No ale też mamy taką sieć Nordfish. I ona tam robi chrupiącą pangę w takiej skrótce, w takiej skrótce. No to ja, co ja, będę jadł hamburgery? Nie. Pangę sobie wezmę, nie? Czy ja lepiej robiłem? Nie jestem przekonany. Chciałem lepiej, słuchajcie. I właśnie o to chodzi, że to, że dzisiaj tutaj przyszliście, to znowu wiecie z kolejną wiedzą, aby te zakupy robić bardziej świadomie. Cieszę się, że hopy też tutaj są, bo hopy są generalnie mięsne stwory. Także i obie będzie o innym mięsie dzisiaj, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo ja nie mówię, że to jest złe, tylko jak wybierać, co wybierać. To jest klucz do tego. Bo te ryby, słuchajcie, jak w tej wodzie, ta panga jeszcze, żeby tak skończyć ten temat, one mają różnego rodzaju mutacje, wybroczyny takie z krwią. Ale jak się to wszystko wyfiletuje, no to jest ładne na talerzyku, w panierce, ze smakiem jemy, nie? I dlatego tą skórę ściągają, bo są plamy na tej skórze. Różne rzeczy są, słuchajcie, różne rzeczy. No ale dobrze, zostawmy już ten Wietnam, bo ten Wietnam, no to powiedzmy, że tak, że tam to jest wszystko trzeci świat, tak? Wyzysk, tak, w jedną stronę ludzki i wyzysk te ryby, no ale teraz przejdźmy do tej naszej Norwegii. Tak, rozpoznają flagę wszyscy. Słuchajcie, Norwegia, z czego słynie hopy, z jakiej ryby? Łosoś, pewnie, wszyscy wiedzą. Rzeczywiście, słuchajcie, patrzcie jaki zysk dla Norwegów. 400 milionów, miliardów, milionów euro. Dużo, nie? Zaraz po ropie naftowej jest to drugi intratny biznes dla tego kraju. Tam się hoduje łososie, tak jak powiedziałem na samym początku. No tylko, słuchajcie, tylko. Musimy za to uświadomić, jaka to są skale. To, co kupujemy w sklepach, to prawie zawsze jest z Norwegii. Prawie zawsze. I prawie zawsze jest właśnie z farm na fiordach. Fiordy się kojarzą fajnie, nie? Fajnie. A dzisiaj się bym trochę mniej fajnie kojarzyć po spotkaniu ze mną. Trudno. Trzeba będzie wybrać inne podróże. Słuchajcie, bo w tych farmach, które tak samo te ryby żyją w tym ścisku, bo tam nie ma innych warunków niż w Wietnamie. W tych farmach, słuchajcie, jeżeli weźmiemy sobie dno, to 15 metrów w górę są odchody i chemikalia. 15 metrów, wyobraźcie sobie 15 metrów, to ja mam 2, 15. Tyle tam tego jest, bo to jest taka skala i niestety tak środowisko jest zanieczyszczane przez to wszystko. Tyle tam chemii się pompuje. Bo największą plagą dla łososia, kto wie, co jest najgroźniejsze? Jaka choroba? Jaki pasożyt? Nie. Wesz łososiowa. Tak, ryby mogą być wszy. Wesz łososiowa, słuchajcie. I żeby tą wesz łososiową, słuchajcie, wyklenić, żeby te ryby nie ginęły, bo do tego się to doprowadzi, no to pompujemy pestycydy, pompujemy chemię. Po to, żeby te ryby po prostu przeżyły. A to, czy te ryby będą później chore, to już nikogo nie interesuje. I to, co musimy powiedzieć. I to jest 70%, słuchajcie, całej ryby, która tak naprawdę jest na naszych stołach i w sklepach dostępna. Czyli bardzo, bardzo dużo. To są te różne cuda, które występują w rybkach. Od DDT, PCB, które się praktycznie nie rozkładają, więc sobie są w przyrodzie. Macie tu wszystko. Azotyny, azotany, siarczany, fosforany, antybiotyki, leki weterynaryjne. Bo to wszystko się tam znajduje, słuchajcie. Tym właśnie leczymy te rybki chore, które o połowę krócej przybierają na masie. No i w takich skupiskach żyją. Powiemy o dorszach. Powiemy o dorszach. I słuchajcie, dorsz jest ten dziki. Ma między 5 a 7% tłuszczu. A dorsz ten hodowlany ma między 15 a 35. Znacznie więcej tego tłuszczu ma. I teraz zobaczcie, to jest takie badanie, które wykonano na myszach. Tu macie mysz, która jadła normalny pokarm. Taki jak gryzonie. A tam po lewej mojej, a waszej prawej jest rybka, która jadła tego łososia hodowlanego. Tu jest hodowlany, a tu jest dziki.
I widać stopień odtłuszczenia organów. Widzicie? I to się przekłada na otyłość. To się przekłada na cukrzycę. I dzisiaj już, słuchajcie, to jest to kolejny kamyczek, bo po 7 filarach ja wam wszystkiego nie mogę powiedzieć. Nie? To mamy bazę, na której budujemy to wszystko. A dzisiaj dokładamy kolejny kamyczek do tego wora, który już macie, wiedzy. To jest kolejny, słuchajcie, przyczyna właśnie występowania otyłości i występowania cukrzycy. Kolejny, bo jej jest dużo, słuchajcie. Także właśnie, dlaczego ten tłuszcz? Bo w tłuszczu te toksyny się kumulują, gromadzą. Dlatego gorsze są ryby tłuste od chudych. Zalecane są tłuste. Bo mówią co? Omega 3. Gwarantuję wam, że orzechy włoskie mają 9 razy więcej omega 3 niż łosoś. Można zamienić. Pamiętacie ostatnie zajęcia o cholesterolu? Pamiętacie orzechy? Tam były omega 3, omega 6. To nie był. To się jeszcze nie pojawi. To się dowie. Słuchajcie, orzechy. Pyskane orzechy? Pewno. Zależy, jak mam ogródki swoich, to może nie. Ale jacy nie wszyscy mają swoje ogródki. Warto mieć, słuchajcie. Słuchajcie, ale dzisiaj trzymamy się tematu ryb. Dlatego ja wam od razu te orzechy przyniosłem, bo wiedziałem, że powiecie, ale zalecane są tłuste, bo tłuste są zdrowe. No kiedyś tak było. Pamiętajmy, że zmieniło się wszystko na tym świecie. Tak było 20 lat temu. 20 lat temu to było inne wszystko. Dzisiaj wiemy już coś więcej na ten temat. Dlatego wam o tym mówię, żebyście nie stali z wiedzą, tylko szli naprzód. Jest to coś najbardziej toksyczne? Toksyczne dla nas? Granulat. Karma. Karma dla ryb. Ona ma najwięcej, słuchajcie, PCB. Macie kolejne. Jadryna, aldryna, toksafen. Nie będziemy mówić, co to robi w organizmie. Za to jest odpowiedzialne. Ale nie brzmi dobrze, prawda? No nie jest to rumiany, nie? Nie takie skojarzenie budzi. I słuchajcie, jak powstaje taka karma dla ryb? Pani mówiła maślane rybki, tak? Generalnie ryby te takie tłuściutkie, takie na przykład dobijaki, je się poławia, je się wygotowuje w takich wielkich kotłach i z tego powstaje proteinowy proszek, czyli białkowy i olej rybi. I teraz, słuchajcie, to, skoro to są tłuste rybki, to ma najwięcej tych wszystkich właśnie toksyn, dioksyn, tego wszystkiego. A tym karmi się ryby na wielką skalę w każdej hodowli. To, czy to będzie Norwegia, czy to będzie Polska. Dzisiaj jest taki przemysł i taki jest trend. To jest w miarę tanie i daje przede wszystkim przyrost szybki, prawda? Więc tą rybkę można szybko sprzedać. A tu chodzi o co? Pieniążki. Tak, słuchajcie, tu decyduje pieniądz. Hrywnie, ukraińskie. Słuchajcie, to jeszcze, żeby nie było końca tego wszystkiego, to niestety do tego, do ryb, do oleju rybiego, aby nie jełczał, dodaje się etoksykinę. To jest taki środek, który generalnie jest pestycydem, ale stosuje się go do czego? Jak myślicie, do czego? Do ryb czy do czegoś innego? Do tego, aby nasze drzewa kauczukowe miały się dobrze, albo warzywa. Nie do ryb. To jest pestycyd opracowany i dedykowany drzewom kauczukowym i warzywom. I teraz, właśnie, pani zrobiła piękne, duże oczy i słuchajcie, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, taka agenda, która tego wszystkiego pilnuje, rzeczywiście nie przewidziała, tutaj to padło dzisiaj, że etoksykina będzie w rybach, bo i czemu miałaby tam być. Ale mądrzy producenci wymyślili, doszli do tego, że ona rzeczywiście sprawia, że ten tłuszcz nie je uczeje, więc ta ryba jest dłużej świeża, olej jest dłużej świeży. No i teraz tak. Wprawdzie w 2010 roku zabroniono stosowania tej etoksykiny, ale tak naprawdę, kto był na cholesterolu, to pamięta,
Podobna historia, bliźniaczo podobna, jest z etoksykiną. Nie ma tam żadnych badań, które by mówiły o normach. Ale normy są. Normy są. Nie wiadomo skąd. Znaczy wiadomo, ale już nie wchodzimy tak głęboko. Znacie historię o cholesterolu, to już sobie przełóżcie to na poczet etoksykiny. I ta etoksykina, słuchajcie, nie została przebadana na związek z nowotworami, na tutaj wpływ na płód, na matkę w ciąży, na podstawowe takie rzeczy. Nie ma takich badań. Ale są normy dla wołowiny, dla wieprzowiny, dla warzyw, nawet dla mięsa z kangura. Jest norma, ale nie ma dla ryb. A okazuje się, że stopień przekroczenia jest dziesięciokrotny nawet w rybach, porównując z normami dla mięsa. Mówię, jest zakazana, ale tego się nie bada, bo tam tego nie miałoby być. Są badacze w Norwescy, którzy to badali, którzy doszli do tego, niestety stracili też swoją pozycję, karierę naukową i tak dalej, bo tak się zazwyczaj dzieje. To wiecie o tym. Natomiast ustalili bardzo ważną rzecz, że toksykina przechodzi przez barierę krew mózgu. I jest też odpowiedzialna jako kolejna niestety, kolejny czynnik w nowotworach. Także no, ta bariera krew mózgu po coś jest nam przecież potrzebna, prawda? A tutaj mamy na potęgę stosowane rzeczy. Jakby to powiedzieć, człowiek jest bardzo, bardzo zdolny. Baltic Sea. Słuchajcie, ten Bałtyk biedny nasz, bo on nasz, prawda, polskie morze. Ten Bałtyk, słuchajcie, zatruwają wszyscy, którzy dookoła niego są. Ci wielcy, Kopenhaga, Sztokholm, Helsinki, czy też Kaliningrad, czy nawet, słuchajcie, ta mała tutaj, Psiegłowy, wioska w Polsce. I ten biedny Bałtyk jest chyba najgorszym wyborem, jeżeli chodzi o kupno ryb. W Szwecji, jak pojedziecie do Szwecji, to wam każdy sprzedawca, jak pojedziecie, chcecie na przykład śledzia albo łososia, to wam powie, ale wie pan, że wie pani, że minimum, znaczy maksimum dwa razy w tygodniu te ryby, bo one są bardzo niezdrowe. Sprzedawca to powie. Nie działa na rzecz samego siebie, można powiedzieć, tak? Nie zbija tym interesu. Ale taka jest polityka w Szwecji akurat. To by zostało walczone przez organizacje typu Greenpeace. Kobiety w ciąży nie wolno im. Kobiety w ciąży, jak zobaczą panią z brzuszkiem, pani nie może tego kupować, pani nie może tego jeść, bo pani jest w ciąży, a to jest strasznie toksyczna ryba. W Bałtyku. W Bałtyku zrobiono. Szwedzy to mówią. A u nas? Nie bardzo, prawda? Nie wiemy nawet, z czego to jemy. No i ten biedny Bałtyk, słuchajcie, jest zanieczyszczany przez takich oto wspaniałych trucicieli. Jak na przykład właśnie Sztokholm. On ma takie fajne zakłady, które produkują papier. Z drzewa. To wszystko, co pozostało, leci do Bałtyku. Wiele fabryk takich. A tam macie w kąciku taką ciężarówkę z gnojówką. Gnojówka dobra rzecz. Ale jeżeli mamy masowe produkcje zwierząt, typu świnie, krowy, kurczęta, zobaczcie tego gówna, mówiąc bardzo wprost, ile tego jest. Tego, co zwierzęta wydalają, jest masakryczna ilość. I to gdzieś musi być utylizowane. No gdzie jest utylizowane? Na pole. Ciekami wodnymi, strumyczkiem, rzeczką do Bałtyku. No niestety. My też za to jesteśmy odpowiedzialni. W tych psich głowach. Słuchajcie, tam się nikt nie kąpie w żadnym okolicznym jeziorku, ani rzece. Ściek. Śmierdzi ryby, zmarły. No niestety, ale farma stoi. Krowy się produkują. Także słuchajcie, no tak to wam, tak to też wygląda. I to też jest kolejne zatrucie tego naszego zbiornika. A to jest dorsz. Dorsz, który, proszę państwa, jest chory. Kto tam na ryby chodził, to wie, że dorsz powinien mieć trochę większy ogon. Ten ogon jest zbyt mały, niewykształcony.
To jest wada genetyczna. Dalej, wam też to mówię, bo to akurat widać. Bo niekiedy ryba ma ogon, którą kupujemy, prawda? To możecie zobaczyć. Znowu majstrowaliśmy w genetyce. Pomajstrowaliśmy. Skrzela nie są pokryte do końca skórą. Nie zakrywa to do końca. Na to można zwrócić uwagę przy kupnie. A jak jest już sam filet? Jak jest sam filet, to... 50 na 50! No i słuchajcie, generalnie dorsze, że mam taką przypadłość, że się uśmiechają, a tak naprawdę nie mogą zakończyć pyska. To jest genetyczna przypadłość tych ryb. Ona dopiero tam gdzieś w 8 pokoleniu może się naprawić. Takie te biedne rybki, ale jak pani powiedziała, jak filecik, a jak łeb obetną tylko, ogon zostawią, to nie widać, że się uśmiecha. Prawda? No właśnie. Tak, żebyście wiedzieli, słuchajcie. I jeszcze coś ciekawego wam powiem, jak to w ogóle się dzieje. Bo powiedziałam o tym, że te rybki tłuste są gorsze. Jak to się odbywa? Mamy te wszystkie metale ciężkie, pestycydy, antybiotyki. To wszystko dostaje się do zbiorników wodnych i do ryb, tak? I teraz mamy tak, wodę są oczyszczone przez różne rośliny, no i powstaje planktonik, tak? Małe rybki zjadają, poza tym, że to i tak komasują po prostu z karmą, o czym już wam powiedziałem dzisiaj. To idzie dalej, planktonik jedzą małe rybki zjadają większe rybki, potem jeszcze większe, tam szczupak chyba jest, nie? Dość wysoko w systemie, jako ta najbardziej drapieżna ryba na końcu tego. No. I słuchajcie, czym ta ryba większa, tym więcej ma w sobie toksyn. Dlatego jeżeli kupujecie ryby, to jest kolejna uwaga do was, taka praktyczna, to wybierzcie małą rybę. A niektórzy się cieszą, ale dostałam rybę normalnie, 5 kilo, nie? Taki kary. No właśnie. Udowodnione jest, że słuchajcie, te małe rybki, kilogram małych rybek, jakbyśmy sobie tutaj wsadzili na tą moją wspaniałą wagę z Lublina. Kilogram małych rybek to będzie mieć mniej tej toksyn, dioksyn niż kilogram dużej rybki. Także jak kupujecie, zawsze mniejszą. No i czytajcie etykietki, bo tego nie robimy. To już my nie mamy co jeść. No, myślę, że mamy. Myślę, że mamy, ale nie jest to proste, słuchajcie. Trzeba na polowanie dzisiaj wybrać się. Na takie prawdziwe polowanie na sklepy, słuchajcie. Nie? Ja też tam mówię, moja mama zawsze chodziła całe życie, bo tu coś jest dobrego, bo tu jest coś dobrego, nie? A dzisiaj idziemy do marketu, słuchajcie. Ja dzisiaj faktycznie zapomniałem parówek z domu zabrać i tutaj jadę, pojechałem w dół. Meta, całodobowy. Tylko alkohol. Nawet parówek nie mogłem kupić tutaj. U was. Słuchajcie, ja się tutaj Biedronki udałem do marketu, bo tam jest wszystko. I dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że my tak idziemy do marketu, bo tak łatwo, nie? Wszystko pod ręką, nie? Biorę sobie torbę, ładuję. Mam już wszystko. Do domu gotujemy. Ważymy obiad, nie? Stary, idę tam po kartofle. No i stary idzie, zamiast na tork, to idzie do Biedronki, nie? Jeszcze jest ciekawostka jedna, bo tych ciekawostek o rybach mam dużo. Będzie jeszcze gorzej. Rtęć. Interesuje was pewnie, która rybka ma najwięcej, co? Która ma najwięcej u góry? Łosoś. Łosoś. A czy to tak nie było o tym łososiu dzisiaj już? Nie? Najgorszy, słuchajcie. A nam się mówi, taka fajna ryba. Mamy tam różne. Kogo tam co interesuje, słuchajcie? No. Rekin też. A w tuńczyku? A w tuńczyku najwięcej rtęci. Jeszcze tej puszce, słuchajcie, nie kupujcie tuńczyka w puszce. Krajanki tuńczyka. To jest najgorszy syf, jaki może być. Oczywiście każdy producent ma inną zawartość tej rtęci. Możecie sobie mniej wydać. Ale, słuchajcie, to jest straszne, bo to akurat tuńczyk występuje, dużo dietetyków mówi. W diecie niech pani je tuńczyk. Osoby fit. Które ćwiczą, fitness, tam siłownie, turystykę. Tuńczyki jedźcie, kurczaki i tuńczyki. Nie kupujcie tuńczyka. Ja też lubiłem tuńczyk, też jadłem kiedyś tuńczyk, słuchajcie. Ale już jestem mądrzejszy. Już nie kupuję tuńczyka takiego. Mój ulubiony, no. Słuchajcie, to nie jest tak, że te ryby nie należy jeść.
Tylko tam trzeba wiedzieć, skąd ta ryba jest. Ja wam powiem, skąd dzisiaj najlepiej te ryby brać. I przede wszystkim to musi być ryba, która nie jest hodowlana. Hodowlane ryby nie kupujcie. Nawet w atrakcyjnej cenie. Nie. To nie jest warte tego, słuchajcie, żeby się tym truć. No dobrze. Ktoś wie, co to jest? To takie... No, świństwo. A taka definicja świństwa, co to jest? Nie wiem. Jakaś masa. Masa. Sprasowana ryba. Słuchajcie, no, jesteśmy już coraz bliżej. Słuchajcie, powiem wam tak. Jak się robi filety, jak się filety, słuchajcie, robi, to na pewno coś po tych filetach nam zostanie, nie? Co zostanie, słuchajcie? Tu mamy właśnie eksponat. Zostanie łeb. Łeb zostanie. Coś przy kosteczce zostanie. Coś przy ogonku zostanie. Kiedyś się to nazywało odpady. I kiedyś się to utylizowało. Dzisiaj to już nie są odpady. To jest mięso. To mięsko wrzuca się do takiego wielkiego młynka. Wszystko się dokładnie, słuchajcie, wymieli. Wymiksuje. I trafia to, słuchajcie, w takich blokach zamrożonych, oczywiście odpowiednio doprawionych do smaku. Trafia to, słuchajcie, to się nazywa pulpa rybna. To macie we wszystkich daniach gotowych. Słoikowych, puszkowanych, gdzie pisze, że jest ryba. To jest to. Macie rybę. I teraz znowu kolejna taka praktyczna uwaga dla was. Co zrobić, żeby się wyznać? Bo nawet paluszki niektóre mają, są z tej pulpy. Karma dla kota i psa. Jak reklamują, nie? Z rybą! To macie z pulpą. Na 100%. Jeżeli pisze, słuchajcie, na etykiecie tego, co kupiliście, tego, co jecie, pisze tam mięso z dorsza albo dorsz, to jest pulpa. Na 90%. A jeżeli pisze filet z dorsza, to jest większa szansa, że to jest filet z dorsza. Ja mam gwarancję, nie dam, nie, ale wierząc producentowi i temu, co przykleił na słoiczek, tak powinno być. Także słuchajcie, to jest ważne, co tam pisze. Czy pisze dorsz, czy pisze mięso z dorsza, czy pisze filet z dorsza. Jak to już kupujecie, to słuchajcie, warto, żeby to miało jakieś właściwości. Niekoniecznie było bombą zegarowe. Przypominam, że to są rzeczy, które są wpisane na listę rzeczy zakazanych nam, rakotwórczych, toksycznych. No i dzisiaj już, słuchajcie, na całym świecie, już tam już bardziej ku Szwecji, Norwegii, niestety też Norwegii już, na oddziałach i instytucjach takich, które zajmują się tematyką onkologiczną, prowadzi się już zajęcia kategorycznie. Ryby, uwaga, uwaga. I nie tylko, bo o tym się też mówi w przestrzeni publicznej, ale szczególnie na onkologii. Nie jemy rybek takich, hodowlanych. Chcemy być zdrowi? Nie jemy. Hopa, wyślijcie na ten stow, niech ten kij tam moczy, przyniesie takiego, cieszcie się. No słuchajcie, no, ja mam taki staw u siebie, gdzie jeszcze był obóz radziecki, gdzie tam fenolem i wszystkim innym robili, to ja mam duże stawy u siebie. Historia jest bogata. Także pulpa to też mięso, słuchajcie. No a tran? Tran, no właśnie, nie? Dzisiaj tran nie jest już tak złotym. Kiedyś tak! Słuchajcie, witamina D, te omega 3, to było świetne w rybach, ale dzisiaj niekoniecznie. Dzisiaj niekoniecznie. I to, co musimy, bo musimy sobie powiedzieć, słuchajcie, naprawdę odważnie, bo no możecie się po staremu, tylko że niestety za tym przyjdzie coś. Skąd te ryby brać, słuchajcie? Z Pacyfiku albo z Oceanu Atlantyckiego. Jeżeli już chcecie rybki, to poławiane, wierzymy, że połowili tą rybeczkę. Ocean Pacyficzny, Atlantycki. To są takie bastiony jeszcze, gdzie te rybki mają najmniej tych wszystkich ciekawych substancji. Także wiecie już, ryba mała,
chuda z Pacyfiku albo z Atlantyku. Nie z Bałtyku. Nie z Bałtyku, słuchajcie. Na Bałtyk to możecie sobie pojechać jodem pooddychać. No, jak tam jeszcze jest. Słuchajcie, Bałtyk umiera. Ja pamiętam, jak się przygotowałem do tego dzisiejszego wykładu, to mi się przypomniało, jak byłem mały, chodziłem do podstawówki. To ja się, pamiętam, jak dzisiaj byłem w bibliotece, robiłem referat na temat Bałtyku. I tam mówili, że co około 30 lat się wody Bałtyku oczyszczają. Dzisiaj już mówią naukowcy, że to jest 30 parę lat. Jeżeli do tej pory Bałtyk jeszcze nam nie umrze całkiem, bo z tlenem tam jest bardzo problem duży i te organizmy po prostu wymierają. Ale jeszcze Niemcy zatopili masę broni chemicznej. Słuchajcie, no dużo tego wszystkiego jest. Bogactwo. Bałtyk jest bardzo bogaty. I to powiedzcie, słuchajcie, czy to będzie Dania, czy to będzie Polska. Jakby się kupicie rybę z Danii. Czy z Polski. To nie ma znaczenia. To jest ten sam Bałtyk, słuchajcie. No dobrze. Rybka lubi pływać, słuchajcie. No, kontrowersyjnie. Zobaczmy. Coś ciekawego wam się dodało. Proces trwa. Kręci się kółeczku. To jest, słuchajcie, coś, co jest jeszcze taką wisienką na torcie dzisiaj dla was. Coś, co pokażę wam jeszcze, jak ten przemysł rybny funkcjonuje w sposób ciekawy. Czy to są świecące? Zobaczcie. No nie. Słuchajcie, to jest taka maszyna, która nazywa się naszczykiwarka. Ona ma takie giełki, takie rureczki stalowe, które robią dziap, dziap i wpuszczają tam wodę. Oczywiście nie samo. No widać, ja wam to pokazuję. To nie są jakieś praktyki potajemne w piwnicy robione. Praktycznie każda przetwórnia rybna posiada taką linię, taką halę. Bo ta rybka musi więcej ważyć. Kupi kilogram, to ma się jak się... No właśnie. Słuszna uwaga. Jak się kupi kilogram, to nagle mam 30 deko, nie? I teraz wam powiem tak. Kąpią ją w polifosfatach, żeby tą wodę łapała. Naszczykują tą wodą. A jeszcze jest takie jak glazura. Widzieliście? Na opakowaniach teraz już ładnie piszą. Ma być w takich regułach rzemiosła powinno być do 10% glazury. A są ryby, które mają do 50% glazury. Czyli 50% wody w otoczce. Otoczce. W środku 50% wody, na zewnątrz 50% wody, nie wiem tej ryby, tamtej ryby. Te tanie mają najwięcej glazury. Proszę? Te tanie ryby mają najwięcej glazury. No niestety, słuchajcie. Także rybka lubi pływać. Jak najbardziej. Zważajcie na to, co kupujecie. Zważajcie. Ja mam taką akcję też na... Ci te osoby, które są w internecie bardziej aktywne, bo takie są, ale tam kogoś zaprosiłem ostatnio, czy ktoś mnie zaprosił. Słuchajcie, ja taką akcję zrobiłem. Czytajcie e-tykietki. E-tykietki z naciskiem na E. To jest kilka takich, żeby, że tak powiem, się tym zainteresować. Tak to wygląda, bo słuchajcie, w tych różnych rzeczach mamy mnóstwo. Tak, ja nie musicie tam dokładnie czytać, tylko zobaczcie sobie, co tam jest w tym. Jak tam puścicie dalej. Kto ma możliwość, niech sobie tam to wejdzie do mnie na stronę, jak zawsze holisticprograms.pl, można udostępnić, żeby po prostu ta idea szła w świat. Bo ludzie nie czytają tego, co kupują. I to jest problem największy. Bo tam są tak napisane rzeczy na taką lupę. No o lupę, no, oczywiście. Prawda. Prawda, to jest po to, słuchajcie. Potem wam coś powiem, na koniec wam coś powiem. A po lupy, będę pamiętał. Słuchajcie, jedziemy dalej. Bo rybki już popłynęły. Patrzcie, jakie straszne zdjęcie znalazłem. Straszne, prawda? Ale mówię, dam wam te zdjęcie dzisiaj, mimo że jest tak paskudne i tak straszne. Takie grafiki robią ci, którzy walczą o to, żeby te GMO nie było popularne, nie było stosowane. To może przegrana już. Ale o czym, po co wam mówię o tym GMO? Bo teraz przejdziemy sobie na to, co chłopy lubią najbardziej, czyli na te krowy i świnie. To jest kukurydza. Nie lubi krowy i świnie? No ona jest jelenie lubi.
Na wsi tak. No i słusznie. Czym są karmione nasze wspaniałe krowy? Paszą. Paszą, tak. Z czego jest ta pasza? Co? Słuchajcie, no też, ale teraz trendem jest krowia kukurydziana. Właśnie modyfikowana. Soja. Która notabene rosła, już pomijając fakt, że jest modyfikowana, to ona rosła jeszcze i pestycydami też tam podlewali. Nie myślisz, że tak nie było. Chemia na chemii. Chemia na chemii. Dlatego jak wam pokazywałam przy oczyszczaniu, to było bodajże, pamiętacie taką wagę z tym proszkiem, ile człowiek chemii spożywa rocznie? 2 kg. 2 kg takiego, ja pokazywałam proszek do prania. Tak? Ja czytałam, że 10. No, to zależy to co jest. To jest. Słuchajcie, i ta kukurydza jest fajna dla krówek, bo krówka na tym praktycznie 2 razy szybciej rośnie. Tylko problem jest taki, że te tuczarnie masowe, bo to się tak nazywa, nawet taki system CAFO, C-A-F-O, u nas przyjęty też w Polsce, gdzie ta krówka stoi krówka w krówkę, krówka w krówkę, krówka w krówkę, która trawy nie widziała. Trawy nie widziała, a jest przystosowana do jedzenia trawy. Jakie tu jest niebezpieczeństwo? Ja już pomijam o tym, co ta krowa je. Że to znowu się komasuje w ciele, że znowu karmimy te krowy antybiotykami, hormonami, żeby lepiej rosła, nie? Ja już to pomijam. Ale co się dzieje przez to, że ona jej kukurydza nie trawi? Naturalny mechanizm krowi jest taki, że jak je trawę, to ona wydala ze swojego ciała to, co niepotrzebne. Wydala na przykład bakterie E. coli. Jeżeli ona je kukurydzę, to tak jakby mogło 80% zejść tej krowy, tych bakterii, a tak zostaje w jej ciele, czyli w jej mięsie. I dlatego jest niebezpieczniej spożywać jakieś tam steki krwiste i tym podobne rzeczy, bo tam jest większa, prawdopodobieństwo większe występowania właśnie tych bakterii E. coli chociażby. No tam łagodnie to jakieś tam biegunka, rozwodnienie, jakieś nudności. A może być też troszeczkę ostrzejszy przebieg, tak? I to się właśnie bierze, słuchajcie, z tego. Zobaczcie, 2013 rok użyto w Polsce 562 tony czego? Antybiotyków dla tych słodkich krówek. Nie, pana oczy przewrócił. 562 tony. Straszne, nie? I teraz pytanie do was, jak myślicie, ta tendencja dzisiaj, 3 lata później jest wyższa czy niższa? Wyższa. Niestety. Gdzie tam niższa? Niestety, słuchajcie. Ktoś widział takie krówki w takich plastikowych budach? Nie. Słuchajcie, ja byłem z podopiecznymi jakiś czas temu, tego nie wiedziałem. Ja się tego dowiedziałem niedawno, słuchajcie. Byłem na farmie, zaprosili nas, generalnie na wieś, na jakiegoś tam grilla, bryczkę, te sprawy i pokazać przy okazji krówki, świnki w Polsce. W Polsce, pod Gliwicami. Pod Gliwicami. Mały cielak w takiej plastikowej, ja tłumaczę moim podopiecznym, niepełnosprawnością intelektualną, że tu ta krówka jest mała, ona wyrośnie i potem jest przełożona gdzie indziej. Ja głupi. Tak myślałem. Nie zapytałem, nie zainteresowałem się. To było oczywiste, że nie może być inaczej. Ale jest cholernie inaczej. To, słuchajcie, groby dla żywych, czyli skrzynie cielęce. Krowa, żeby dała mleko, musi zajść w ciążę. I słuchajcie, musi urodzić generalnie. I tak powstaje ta produkcja cieląt płci męskiej. Te cielaczki po prostu są. I te cielaczki, słuchajcie, odebrane matką w drugiej dobie, umieszczane są w tych plastikowych boksach. Karmione sztucznie, w ciasnych skrzyniach. Generalnie tam rzeczywiście nie było ruchu. Nie miał ten cielak. Ja mówię, ja się tam nie znam na krowach, tak? Więc mówię, że to myślałem, to jest przejściowe. W dobrej wierze. Najmniej ktoś do tego zaprasza. Ja to oglądam, to ja myślałem, że to tak jest. Ale właśnie, słuchajcie, to nie tylko, że tam nie ma ruchu, ale to dzięki temu jest ta niemowlęce mięsko jest apetyczne, jest miękkie aż do dnia uboju. Przez to, że ta krówka mało chodzi. Straszne, nie? Pani aż tutaj... I tak to jest, słuchajcie. Mnie też to wstrząsnęło. Mnie też to wstrząsnęło. Ja też o tym nie wiedziałem.
Ja też się uczę cały czas, słuchajcie. Straszne, ale tak jest, bo mamy taką apetyczną, smaczną... Cielęcinę. Słuchajcie, zdaniem naukowców, badaczy, to jest już wiadomo na całym świecie. Niestety spożywanie mięsa, które zawiera te substancje typu antybiotyki, przyczynia się do otyłości, tak jak już powiedziałem, do cukrzycy, do wielu nowotworów. A niektóre badania nawet wskazały, że mają związek z autyzmem. Też, nie tylko tam gluten, nie tylko tam w tym kierunku podobać, ale właśnie to, co my jemy, prawda? No jak dziecku nie dać paróweczkę? Ja bym mało to parówki ci dałem, słuchajcie. Suło, bułka. No, nie było bardzo dobre. No, tylko to było lat temu 30. 30 lat temu, słuchajcie. Ten czas się nie zatrzymał. On się naprawdę toczy i posyła na to. Dalej jeszcze mam powiem ciekawe słowanie. To WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, stwierdza, że 50 deko. Deko czy gram? Gram tylko. 5 deko, patrzcie. Nie, bo słuchajcie, pisałem tak, to zobaczyli, że to nie jest 50 deko, tylko to jest 5 gram. Co to jest 5 gram? Plasterek? 50 gram. 50 deko. 5 deko. Okej. 50 gram. To nie to jest plasterko? 10? Nie. 2, 3. No, znaczy się powiedz. No ale to ile? 2? 2, 3. Czyli nie 10? Nie. Dwa plasterki. Potem ja o tym mówię, potem ja to podpuszczam, żebyście przemyśleli to w waszej głowie. Żeby zobaczyli się skalę. Dwa plasterki dziennie wystarczy. Jedna bułka, nie? Jedna bułka. 18% rak jelita grubego częściej może u nas wystąpić. A rak jelita grubego to jest drugi co do powszechności nowotwór w Polsce. Pierwszy jest rak płuca. Drugi jelita grubego. Smakowite to wygląda, nie? Zachęca. I generalnie nasze kochane parówy i wędliny, nie tylko parówy takie złe, zostały wpisane do kategorii jakiej? Rakotwórcze. Tak. Tej samej czynników, gdzie jest azbest czy pluton jako radioaktywny. To jest tej samej, tak. To jest w tej samej kategorii wpisane. Co mamy jeść? Nie? Bo u nas się je jak to... Powiedz, co mamy jeść. O. Było uzdrawiające moc. Jedzenie. Lecz ze smarcem. O. Słuchajcie, nie tylko, nie tylko. U nas się jak parówkę je? Takie ładne słowo. Sauté. Sauté. Tak? Czyli sama. Sama paróweczka, nie? Tylko nasze dwie same parówki. Aż się chce zjeść. Ona zawkona wygląda. Słuchajcie, Kasperek rozróżnia cztery rodzaje szynek. Szynka to dostatek, to bogactwo, to coś ekskluzywnego, nie? Zawsze się kojarzyła z bogactwem. Do tapet słyszeli wszyscy, tak? O kleju, ale do mięsa nie słyszeli. I tu ja wam pokażę, jak to wygląda. Proszę was tu przejść. Tak, nazwałam to Super Glue, bo tak to też wygląda. Ja wam pokażę materiał, potem umówię, dobra? Jak to się dzieje? Patrzcie. Aha, ja mam tam generalnie też wszystkim dźwięk jakiś. Ale ty tak po angielsku podaj. Patrzcie, patrzcie. To są kawałki mięsa. Kawałki mięsa. Is my fault? Yep. Just on top of that. And with our gloves on, of course, we mix it up. Then roll. Jedna łyżeczka tego kleju. Then refrigerate. 6 hours later, you have a solid piece of meat. Essentially, you've got a reborn, rebirth. Zabijamy na 6 minut. Kawałki różnego mięsa. It's easy to spot the difference, but cooked is another story. Okay, so the meat glue one is on the right. Piękny filetik powstał. Real McCoy is on the left. 6 godzina. And it's not just beef. Pork, lamb, fish and chicken are all stuck back together using this beef. Ryby, kurczak, wszystko. Jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka, tak, słuchajcie. Tak. I to można zobaczyć, jak jest surowe, jeszcze tam możecie zobaczyć, to się tam jakoś nienaturalnie od czapierza. Ale w smaku nie podacie różnicy, bo to jest to samo. I teraz tak, dwie rzeczy. Co tam, co to jest ten klej? Z czego ten klej zrobiony? Klej, słuchajcie, jest
To jest taki transglutaminowy enzym, a najczęściej, wiecie co to jest? To jest surowica krwi. Surowica krwi, czy to z świnki, czy z krówki. Która krzepnie i daje to... Łapie to. To jest taki koagulator, który po prostu to po 6 godzinach, słuchajcie, jest piękna rolatka. Jeden kawałek mięsa. Taki kawałek mięsa jest droższy niż jednak w kawałeczkach, prawda? Zbity kawał jest zawsze droższy w sprzedaży. No, no właśnie. Dlaczego będzie sprzedać drożej? Można posklejać. Słuchajcie, no to jest też taki problem, bo tego też się nie powinno używać. Ale czy używa się? No nie wiem. To już ja na to pytanie odpowiem. Nie? Nawet znawcy tematu mają ciężko, żeby to rozróżnić. Czy to jest sklejone, czy to nie jest sklejone. No niestety, słuchajcie, to ma jeszcze jedno takie niebezpieczeństwo, ten nasz super glut, że jak smażycie to mięsko, to ono się nierównomiernie wypiecza. Bo one są z różnych kawałków. Jedne są z zewnątrz, drugie są z zewnątrz, a jak to jest wszystko razem połączone, to macie tutaj niebezpieczeństwo tego, że tam te E. coli, czy inne bakteryjne, tak, rzeczy mogą zostać. Dlatego trzeba uważać przy termicznej obróbce, bo te rzeczy, które byśmy się chcieli pozbyć, mogą nie wyginąć. Niestety, jeżeli zbyt krótko i nieodpowiednio będziemy je przyrządzać. To taka uwaga dla was, jako do kobiet, tu w większości, ale chłopy też muszą to wiedzieć. Babom przekazać duma, nie? Może tutaj gdzieś są też żony, nie wiem. W każdym razie to jest cenne, żeby wiedzieć, posłuchajcie, żeby niepotrzebnie się nie truć, nie? Bo tak też może być. Mortadela, kto lubi mortadela? Kto jadł kiedyś mortadela? Kiedyś jedli. Kotlety, nie? Panierowane, mama robiła. Ale kiedyś ona była inna. Inna była. Zgadzam się. Pamiętam to jak dziś. Słuchajcie, mortadela, nie? Albo na chlebek też, nie? Ja to się też chyba dalej stosuje, słuchajcie, ja pamiętam jak pracowałem w ośrodku innym niż teraz, to tam dzieciaki dostawały to w przedszkolu, na chlebek. Co tam w tym mortadeli jest? Macie tu etykietkę, że was zmusza do czytania etykietek. Dzisiaj przynajmniej dwóch. Zobaczcie, ile mięsa jest? Mięso oddzielone z indyka, to już pomijam, że to jest ten mom. Ale tam jest tego mięsa aż 30%. Jeżeli to ma wagowo ile? 300 gram? 450 gram. To sobie policzcie, ile tam mięsa jest. Nie? Mamy tu jeszcze coś innego, nie? Nie tylko jest mom, ale mamy jeszcze wodę. Zawsze na etykiecie, wam przypomnę jeszcze raz, składniki wypisane są w rosnącej kolejności. Czyli to, co jest na początku, tego jest najwięcej w danym produkcie. Czyli mamy, najwięcej jest mięsa oddzielonego, potem wody. No, chyba napisali na opach, ale głupio, bo nawet woda na pierwszym miejscu. Ja mam wątpliwości procentowo, czy tak to by było. Skórki z indyka 22%. Same zdrowie. Koncentrat białka sojowego, a nie mówiłem. Kasza pszenna. Bo to deli, no pewnie, że tak. Skrobia ziemniaczana. No, coś tą wodę musi trzymać. Dalej macie jeszcze. Sól, ok. Glukoza. Przyprawy. Aromaty. A przyprawy. Gorczyca. Dalej przyprawy. Całą masę. Aromaty. No to już więcej, prawda? Maltodekstryna E331, stabilizator, wzmacniacz smaku, przeciwutleniacz, substancja konserwująca, produkt może zawierać na dobrej ilości jaj, mleka, TRP, orzechów i tym podobnie, nie? No to kupujemy. Ja nie mam tu naprawdę nikogo nie obrażam, żadnego producenta, ani żadnego produktu. To wszystko pisze na etykietce. Ale są lepsi, są lepsi. Konserwy! Ktoś lubi mielonkę? Mielonka, słuchajcie, się ładnie nazywa. Konserwa sterylizowana. Zwróciliście uwagę? Ładnie się nazywa. Ile ma mięsa? 16%, tak? 10% 300 gram, 30 deko, ja? I połowa 15-45 deko mięsa. W tej puszce. A reszta? 250 gram czego jest? Ja powiem czego jest. Macie skórki wieprzowe, skórki drobiowe, mięso odkostnione mechanicznie. Skurcząt kasza, manna, koncentrat białka, przyprawy i tak dalej. To samo. Tak, dlatego ta akcja, tutaj etykietki. Rekordzistą chyba jest konserwa szynka
Tak? Mielonka. Tyrolska? Tak, tyrolska. Ona ma chyba 14,5% tego mięsa. Taki kawał, nie? Tanie, dobre. Na chlebek. Majonezikiem pociągnąć. Da się zjeść. A mięsa 14,5%. Niektórzy mówią, że parówka to papier mielą, nie? Być może, że i tak może być. Zjemy, słuchajcie, zjemy ze smakiem. A co nam? Słuchajcie, reklama prawdę ci powie. Pokazywałam już wam to częściowo w kontekście ryb. Ale chcę ten temat trochę pociągnąć dalej. To jest, słuchajcie, reklama. Którą, reklama sprzętu. To jest to nasze naszczykiwarki, kojarzycie, nie? Zobaczcie, jak to mięso. Tu wchodzi mięso. Ocencie. Saboszczak. Tak, saboszczak. Zobaczcie, ile go tutaj jest. Jaki jest wysoki, jaki jest. I za chwileczkę zobaczycie, jak będzie z drugiej strony wychodził. Tak naocznie, byście widzieli, ile tej wody będzie się tam się napuchać. Zobaczcie, jakie fajne. Nie mieszczą się, nie? Nie mieszczą się. Słuchajcie, wszystko jest fajne. Hermet na kółeczkach. Stal nierdzewna. A tu macie, słuchajcie, o. Chcecie szynkę jakąś tam chłopską, czy dziadziusia, czy babusi? Co on tam zlewa? Barwnik. Szynka musi wyglądać, żeby wyglądała jako świeża, nie? Barwniki, smaki, słuchajcie, przeróżne, No bo czym się różni szynka chłopska od szynki babuni? Na pewno przyprawami, słuchajcie, tylko tym. Na komputerku. A to azot. Na komputerku, słuchajcie, ustalamy proporcje. Dzisiaj robimy szyneczkę chłopską. No to dzisiaj wlewamy to. No mój Boże, no. Słuchajcie, to jest reklama sprzętu, który można kupić dla producentów żywności. To nie jest coś, co naprawdę ja, słuchajcie, wam zdobyłem z podziemia, że ale nikomu nie mówcie, nie. Mówcie, reklamujcie, kupujcie. A to jest, słuchajcie, takie inne urządzenie. Nazywa się to, słuchajcie, masownica. Masownica. A inaczej jest to tak zwany, słuchajcie, kocioł do masowania mięsa. Dzięki temu jeszcze 15% więcej mięso weźmie wody. Jak się dobrze wymasuje. Takie schaboszczaki. Patrzcie, jakie schaboszczaki, nie? Ja bym musiał top tonę ważyć. Nie? A patrzcie, tak to potem wygląda na deszeczce. A, dobre, nie? A jak wiemy, jak to zrobione, to nie do końca. Żeberka. I wracamy jeszcze raz do początku. A tam jeszcze robisz, tak? Patrzcie, jak to rośnie w ogóle, nie? Dlaczego w boczku tyle wody jest? Ale dlatego właśnie. Też, jak się smaży, to a wiecie, co jest sekretem tego wszystkiego? Jeszcze raz do tego życzę. Bo niektórzy, bardzo ich mało jest. Właściwie jedna firma w Polsce zdawała się wpuścić do na halę produkcyjną. Wiecie, co powiedział pan prezes? To nie on ustala, ile wody jest w danej wędlinie, w szynce. Tylko kto ustala? Wy. Jak chcecie to kupować, to i to produkują. Nie kupowaliby, to było mniej. Dlatego, słuchajcie, tam parę procent, 3-4% całego biznesu, słuchajcie, jeśli chodzi o nasze wędliny, stanowi ten taki mały, ekologiczny często i tradycyjny zakład, który wytwarza, prawda? Co to jest? No fajnie, nie? Rośnie, słuchajcie, jak na drożdżach, nie? I potem rzeczywiście tego kilograma mamy tyle. Tyle tego się robi więcej, nie? Jedni robią z 30 deko, z pół kilo. A wiecie, ile przy takiej tradycyjnej technologii wytworzenia szynki, ile z kilograma będzie szynki? Takich tradycyjnych. 2,5. Nie, tradycyjnych zakładów. Kilograma jest zawsze mniej. Tak. 60 deko. A tu macie z kilo 2 kilo. I słuchajcie, to jest straszny biznes. To jest biznes, który naprawdę kwitnie, bo co wy kupujecie? Zobaczcie sobie, jak jedziecie do Biedronki, do Tesco, do jakiejkolwiek marketu. Co ludzie kupują obok was? Co mają w koszykach? Zobaczcie. Ale nie ma jakiejś organizacji, która by protestowała przeciwko temu. Słuchajcie, to wy musicie protestować i nie kupować. No, jak jest bieda, to jak jest bieda.
Słuchajcie, to od was zależy, czy wy będziecie wymagać, czy nie będziecie wymagać. Bo każdy tak myśli właśnie. To jest takie nasze myślenie. Ja nic nie mogę zrobić. Co ja mogę zrobić? No nie mam... No, już muszę uważać ten obiad, nie... Nie, słuchajcie. To ale te drobie mięsa też są nafaszerowane, ale co my mamy? Można, słuchajcie, najlepiej wziąć sobie... Mieć zaufanego po prostu bambra, rolnika, który ma... Wiecie jak to... Ale ja mówię, słuchajcie, nie możemy wszystkiego demonizować. Są ludzie, ale nie potrzebujecie 200, tylko jednego. Słuchajcie, on wam da dobre mięso. Sami możecie sobie zrobić to. Kurczaki też tak rosną, słuchajcie, wszystko rośnie. Ale idźmy dalej, paróweczka. Parówki są w różnych firm. Parówki mają różną ilość mięsa. Ja nie mówię tutaj o naszym mowie. Ale mówię o zawartości po prostu mięsa. Taka ekonomiczna paróweczka. Studencka, amerycka, jak się nazwiemy, słuchajcie. Ma tak. Przyprawy. Plus wszystkie E. Czyli poprawia smak, zapach, wygląd. Woda, kasza, manna, skrobia. Skórki, czyli mom. Plus 50%. To dobra paróweczka. Ale zobaczcie, ja tego mięsa może być od 2% do 90%. Każdy z tych producentów oczywiście produkuje różny asortyment. Ten, co się cieszy największym wyborem przez konsumenta, tego najwięcej produkuje. Bo to schodzi. Promocja. Dzisiaj promocja! Paróweczki po! No i kupują te paróweczki. Sotę. Później jedzą. Tak. Tak. Ja wam pokażę coś ciekawego, coś co będzie z podziemia właśnie, coś co będzie nagrane ukrytą kamerą. Ale posłuchajcie sobie tych rozmów, one też będą w formie zapisu, więc ktoś usłyszy, ten zobaczy. Proszę bardzo. Rozmowa po pracy. Wracamy z pracy. Ale ja mówię... się rozchorowałem, że nie mogę pracować, nie? Na kaszę, na kiełbasy? Na szkole nie będę pracował, ale będę mówił. Jeszcze mi kazali takie ohydne parówy, takie wszystkie strasznie, jakieś do opakowania, takie nieporadne. Nie no, wszystko chyba nie było. Nie mogą być, nie? Co nie mogą być, bo należy tu mieć się, że się no co? No nie, to jest też kurde, nie? To tu są, wiesz, to też kurde, nie ma sobie. Więc magazynu, kiełbasy jest, nie? Tu już jest, gdzie tam zmierz, premiera jest, nie? I z tego na pewno jest biała. Olejem się rozkoluje. Mała firma, która tradycyjnie to wytwarza. Bo oni naprawdę tego pilnują. Ich nie ma dużo na rynku, ale są. Można samemu sobie kupić rzeczywiście mięso i zrobić. Samemu sobie można przeczytać. Ja wam dałem książki też a propos wędzenia tam wędlin, czy wędzenia ryb. Żeby sobie poczytać. Macie tam biografię jak zawsze, że nie. Słuchajcie, no i na pewno nie pakowana w te folie. Bo ona jest wielokrotnie odświeżana. Ja wam pokażę potem na koniec, bo ona traci też ten nieprzyjemny zapach. Ona ma nieprzyjemny, jak się zepsuła, a jak się ją znowu coś z nią zrobi, to ona jest odświeżona, nie? Słuchajcie, jeszcze taki filmik, bo to było znowu po pracy, tak? A teraz dalsza część tego materiału. O dobrą pracę trudno. Tak? Dziękuję. Trudno. Jeszcze lepiej jest. Ja bym mogła jakoś z panem przez chwilę porozmawiać. Do kierownika. No bo chciałam.
ja to nie przepakowałam przy panu, bo to myślałam, że pan wie. No bo myślałam, że pan jest kierownikiem, to pan wie wszystko, co się dzieje, nie? No bo ja... Dobrze, pan się odcina, odświeża jakiś kawałek, to nie znaczy, że ten kawałek się nie nadaje. Często już pozostaje. Ja pojadę się, bo jeśli mówisz o tym, że wody są wypływane, potem, jeżeli jest tam brzydki przekrój, to się ten przekrój odcina, puszcza ten. A sortyment ten, pomimo tego, że się zmieniła barwa na tym, na, to nie znaczy, że nie zepsuty, to uważasz to? Że zjeść? No. No to w życiu mi to nie tknęło. Dlaczego? To śmierdzi. Może jakaś przewrażliwiona na funkcję śmierci. To, co uważasz, że śmierdzi, to wcale nie jest jakiś smród. No, jak już teraz wiem, gdzie to idzie potem dalej, to ja nie chcę już tego robić. U pana? Nie, jest. No właśnie, nie? Tak to, słuchajcie, wygląda od tej strony, jeżeli ktoś pracował. Ludzie wyjeżdżają za granicę do tego typu zakładów pracy. No, to są historie, słuchajcie. Ludzie mają potem dosyć jedzenia różnych rzeczy, jeżeli widzą, jak to rzeczywiście funkcjonuje. Także folia odpada. Nie kupujemy folii niczego. To i tak nam nie da gwarancji procentowej. Słuchajcie, era, epoka, czas czerwonego mięsa już troszeczkę nam minął. Kiedyś było tak, nie, że to było takie bardzo rzeczywiście, ta szynka była retasem, ta szynka była czymś na tym stole. Ja w tym roku, słuchajcie, jadłem na Wielkanoc szynkę, która... Nie miała wątpliwej wartości w swoim składzie. Cóż mogę wam powiedzieć? Taka szyneczka, jak sobie zrobicie, we własnych przyprawach, według starego przepisu ciotki, babki, ujka. To słuchajcie, wiecie, jaka to będzie rarytasik? Warto, słuchajcie, taki plasterek sobie zrobić. Lepiej taki mały zjeść, niż zjeść sobie, wiesz, 2 kilo, ale jem samą chemię, nie? To chyba nie będzie droga. Słuchajcie, jak rozpoznać ta szynka, jak już chcecie ją kupować, to że ona jest dobra. No, przede wszystkim czytajcie etykiety. Jeszcze raz etykieta po raz któryś z rzędu. Zawartość mięsa. Im więcej tego mięsa, to wiadomo, że lepiej, nie? Jak macie coś 14,5%, to może nie kupujcie. Kupię sobie jajka. Kolor. Nie powinien być jednolity, słuchajcie. Powinien być, bo to może świadczy o tym, że tam jest bardzo po prostu i tyle, że ładnie wygląda. To kościół, taka rumiana. Cieszę się, dobrze uśmiecha. Powinna być różnie, troszkę ciemniejsza, troszkę jaśniejsza. Wtedy jest większa szansa, że jest ok. Może mieć, słuchajcie, też tłuszczyk, czy tam jakieś żyłki. Dobrze, wtedy wiecie, że to jest jeden kawałek mięsa, a nie poklejony, nie? Super glue. Dziurki, jak ma dziurki, to wiecie, że tam już było. Tak. W tych zakładach takich małych, tam nie ma naszczykiwarek, słuchajcie. Oni rzeczywiście z tego kilograma robią 60 deko. Cena. Im tańsza, tym większe ryzyko, że to jest gorsza jakość po prostu. No i tak to mówię. Ta folia opada kompletnie. O kurczakach jeszcze dla słowa powiem. Przejdźmy teraz do tego ostatniego gatunku mięsa. To już nie będę tam chodził w bajaniny. Łosie i inne takie tam, koale. Natomiast o kurczakach parę słów wam obiecałem też powiedzieć, dlatego parę słów wam powiem. Dzisiaj, słuchajcie, kurczaki i fermy tych kurczaków to już nie są, słuchajcie, to już nie jest kurnik, jak to było kiedyś tam u starzyka, nie? Jak to było kiedyś u mojej babci czy u kogoś tam. Nie, to już nie są takie kurniki, to są hale produkcyjne. W tych wszystkich przypadkach musimy mówić o liniach produkcyjnych, a nie o hodowli. To jest masowe. Masowe. Tu widzicie, jak eksport nawet tutaj, zobaczcie. Wzrost eksportu drobiu w ciągu ostatnich 10 lat. 12 razy, słuchajcie. 2 kilo paszy musi kurczak zjeść, żeby mógł o kilogram przytyć. We Francji, słuchajcie, 20% jest tych wolnych wybiegów, wolnych chowów, a w Polsce 1%. Tylko. Widzicie tę skalę, nie? Czyli 20% też nie jest dużo. 80 dalej jest w linii produkcyjnej. No i słuchajcie, no są wysokie kary, 92 000, czy tam może trochę wyższe dzisiaj. Ale w każdym razie, słuchajcie, no to nie odstrasza. Biznes jest biznes, nie? To słuchajcie, tak w uzupełnieniu do tematu jajek, o którym mówiłem przy cholesterolu,
To jest akurat, słuchajcie, ferma ściółkowa. Tak wygląda ściółka. Ma kurka ściółkę pod dupką. Tyle tego dobrego. Bo tych kur widzicie, jak tam jest. Jedna na drugiej. To, że ta karma, którą ona spożywa, powoduje przyrost o połowę krótszy, czyli 49 dni, 47 dni w starszym ta kura miała już 2,5 kilo. A tak musiała jednak dwa z dłużej po podwórku latać i sobie tam dziobać, nie? Powoduje to, że ta kurka ma niewykształcony kościec. I ona nawet jak tam ma trochę miejsca, to co tam dwa kroki zrobi, nie? Ma zbyt dużą masę do rozwoju całego organizmu. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Niestety. I ta kurka, tak samo jak i ryba, jak i mięso, to jest nieważne, czy ona jest zdrowa, czy jest chora. Ona po prostu idzie do przetwórstwa dalej. Taka jest prawda, więc znowu, jak macie możliwość kupić kurę od gospodarza, to słuchajcie, wiecie, jak losu wygląda na kurze ze wsi, a na kurze z sklepu, jakiegokolwiek. To jest niebo a ziemia. To jest zupełnie inny losu. Losu dobry, tylko pytanie, czy z takich kurek. Handmade, słuchajcie, czyli praca taka, rękodzieło artystyczne, tak? Jeszcze jeden film wam pokażę, jak te kurczaki nam rosną, bo nie trzeba wydać szczykiwarek, żeby sobie poradzić z taką... Wymaganie telefonu komórkowego, dlatego jest takie wąskie. Rośnie, nie rota. Agregat pod ciśnieniem. Może taki, słuchajcie, zwykły. Wiecie, to są takie separatory do ogrodu. Też tak robię. Taka godzinka była, może nie godzinka, ale dalej będzie być. Wyłania będą rysić. Zobaczmy. Pintuję ładnie, że zgodam szampon dla mojej produkcji. Jest łapkę, bo jest podniesiony, nie? Przyjemna praca. Jeszcze raz wam mówię. To jest głównie woda. Plus jeszcze jakaś tam chemia. Ale głównie woda. Słuchajcie, no i wy kupujecie tak samo jak z tą rybą, która widzieliście, ile ma tej glazury, ma tej wody wewnątrz, na zewnątrz, ile jest w tym mięsie, co jest na szczekiwarki, ale też nawet kurczaka. I to kupujecie, słuchajcie. To jest taki dobry obraz. To zależy od was, co będziecie wybierać. Czy jednak bardziej w kierunku tej alkalicznej, tej prozdrowotnej naszej kuchni. To co wam mówiłem, na dawającej mocy jedzenia. A ta kukurydza to nie tak. No, może nie ta. Może nie ta. Mięsko. Może nie tyle tego mięska trzeba jeść, ale dobrej jakości. Bo ja mówię, że mięso jest złe. I ryby są też dobre, słuchajcie. Tylko starajmy się tutaj dokonać tego wyboru bardziej uważnie. Bo na co dzień idziemy, nie? O, jakie fajne góry. Taką wielką. Ja pamiętam, takie déjà vu mam teraz w głowie, jak tata kiedyś przyniósł właśnie. O, jaką fajną kurę, ja ci kupił. Do mojej mamy. Fajna kura. Właśnie taka fajna kura. Wiecie, jak rybę zostawicie zamrożoną na talerzu. Trzeba talerz jeden raz, jak się głębokiego nie da, to trzeba drugi raz, nie? Bo ta woda higroskopijnie po prostu się znajduje na tym talerzu. Tak to właśnie, słuchajcie, jest. No i tak jeszcze waszego polskiego podwórka. Bo tutaj mówili o tych odświeżaniu tych wszystkich rzeczy. Jak to wygląda generalnie? Posłuchajcie, zobaczcie jeszcze, jaka to jest magia. A wystarczy, że tak posłuchajcie, olej i peklo, sól. Zobaczcie. Mhm. Zdarzyło mi się panierować kurczaki, które były już zielone. Tak mocno zielone, że ja ich nie mogłam wąchać. W jaki sposób przywrócić do ładniejszego wyglądu? Wszystkie kiełbasy, które są suche, podsuszane, bez problemu można przy pomocy ciepłego oleju, gorącego oleju bardzo łatwo doprowadzić do stanu używalności. Tyle wystarczy. Tak proszę.
kiełbaska. Takie mięso jest moczone w roztworze pecho soli. Jeżeli chcemy to mięso sprzedać dalej jako mięso świeże, to wystarczy, że tylko sobie poleży. Zaledwie kilkanaście minut moczenia w roztworze pecho soli wystarczyło, by zepsute mięso wyglądało jak świeże. To mięso straciło już zapach. Jakby poleżało jeszcze chwilę, wyglądałoby na bardziej świeże. Część mięska, która tu jest ciemna, miałaby dokładnie ten kolor, którego już nabrała w środku. Wszystko miałoby taki kolor. Dlatego w sklepach nie się to przeważnie w nocy. My to po wyjęciu z lewy wieczorem wybieraliśmy kawałki, które nie nadawały się już na drugi dzień. Moczyliśmy w pecho soli, w roztworze soli. Kiełbasy myje się na bieżąco. A drób przeważnie rano, bo najszybciej łapie efekt. Mięso musi poleżeć troszeczkę dłużej. Z takiego mięsa robiliśmy regularnie kotlety, mięso gulaszowe. Co prawda się tym rzucę potem na wodę, mnie to trochę śledzi chemią, no ale... Kogo to już odpadł? Dlatego nie kupujcie, niestety, taki apel. Nie kupujcie jednak w tych wszystkich sieciówkach, marketach. Tam są często takie kuchnie, stołówki, nie? Obecne. Małe sklepy też kupują tam, a potem... No i wiecie, co się, wiecie, jakie tam trafia, jaki kurczak tam trafia, jakie tam mięsko trafia. Dzisiaj wiecie, jakie tam trafia. Ale jeszcze olejem smarują, to dobrze, ale kiedyś widziałam taki program, gdzie smarowali płynem do mycia, i przyszła kontrola... Słuchajcie, no nie będziemy się tutaj przekrzykiwać, co można zrobić, żeby odświeżyć, nie? Ja wam pokazuję mechanizm. Ma pani zupełną rację, że tak też może być. Słuchajcie, kto ma ochotę na schabowego? Okej, okay. Świetnie. Kto na rolatę ma ochotę? Na kurczaka z Rożna. No, słuchajcie, te ręce tak niechętnie, ale niektórzy chcą. I słuchajcie, ja nie chcę, żebyście nie jedli mięsa. Broń Boże. Tylko na polowanie. Na polowanie, słuchajcie. Wziąć i polować, słuchajcie. Może tego mięsa może być mniej, wiecie, ale może jedno będzie lepsze. Słuchajcie. Ja wam dziękuję ślicznie. Tak, ja wam dam numer. Czekajcie, tylko wam powiem tak. Czy wam się ta wiedza moja przydaje, słuchajcie? Tak. Nowe osoby, które są. Nowe buzie. Mówcie. Ciekawe było? Bardzo. Bardzo ciekawe. Tak. To się bardzo cieszę. Hopy, ciekawe było. Pozytoczne. Słuchajcie, bo mnie się można wystraszyć, jak on się przebiera. Ale to jest po to, żebyście wy lepiej się wczuli w ten klimat, lepiej słuchali mnie. Ja też, słuchajcie, nie jest tak, że ja przysiądę, a mądry pan przyszedł, że teraz odczyt do godziny, nie? Tylko, słuchajcie, żebyście się skupili, żebyście jak najwięcej. Dlatego tak to jest. I pamiętajcie, nowe osoby. Jak już usłyszeliście dzisiaj cokolwiek, bo akurat nie macie za sobą 7 filarów, ale będzie książka, będą DVD, będzie sama tą wiedzę uzupełnić. To wiedzę nieście dalej, dzielcie się tą wiedzą. Lajkujcie nasz fanpage. Subskrybujcie nasz kanał. Holistic Programs. I zapraszamy na stronę www.holisticprograms.pl.